Jeżeli chodziliście albo dalej chodzicie na lekcje religii w szkole, to jest spora szansa, że oglądaliście na niej chrześcijańskie filmy. Niestety bardzo często ich jedyną zaletą okazywał się większy luz podczas zajęć. Hej, ja nazywam się Jakub Lipowski i zapraszam na odcinek na temat problemów produkcji ideologicznych. Omówimy go sobie na przykładzie filmów chrześcijańskich. Dlaczego akurat na nich? Ja już pół roku temu chciałem się nimi zająć, ale temat ostatecznie zawsze umierał z różnych względów. Nie lubię marnować swojej pracy, więc wyjąłem stare skrypty z na dysku i przerobiłem ich fragmenty na potrzeby tego materiału. Zacznijmy od definicji, aby było wiadomo, co dokładnie mam na myśli. Produkcja ideologiczna to dzieło, które celowo przekazuje określone idee, wartości lub światopogląd, mając na celu wpłynięcie na przekonanie odbiorcy, starając się ukształtować sposób myślenia i postrzegania rzeczywistości. Tylko, że filmy katolickie nie potrafią realizować tego celu. Spójrzmy na bardzo znany przykład, czyli film Bóg nie umarł. Opowiada historię studenta, który na potrzeby zajęć filozofii ma napisać na kartce Bóg jest martwy. Jako chrześcijanin odmawia prowadzącemu i ma obronić swoją tezę na zajęciach. Jeżeli tego nie zrobi, to dostanie niższą ocenę. W teorii pomysł jest interesujący. Stawiamy tutaj na konflikt między ateistą i chrześcijaninem. Całość ma się odbywać na uczelni w ramach dyskusji akademickiej. W praktyce dostajemy tutaj wykłady głównego bohatera, który obaliłby każdy człowiek mający pojęcie o filozofii i argumentacji, a już w szczególności znający się na tym wykładowca akademicki. Nie ma tu żadnej próby polemiki. Chrześcijańskie poglądy nie są merytorycznie kontrowane. Dla przykładu, Josh opowiada o stworzeniu świata podczas Wielkiego Wybuchu. Argumentuje, że jego naukowy opis pokrywa się z biblijnymi słowami: Niech się stanie światłość z początku księgi rodzaju. Mówi też, że przez ostatnie setki lat nauka się myliła, a Starsze Pismo Święte miało rację. Bóg jest tutaj wygodnym wypełniaczem tego, czego jako ludzkość nie wiemy. Profesor mógłby skontrować, że równie dobrze w tezę Joshua da się wpisać grecki mit o stworzeniu świata. Wszak na początku był chaos, lepiej oddaje przywołany opis. Nie twierdzę, że jest to możliwie najlepszy kontrargument, ale przynajmniej jakiś jest. Gdybym ja tworzył tego typu film, to przynajmniej próbowałbym postawić kochoła, w którego dałoby się uderzać. Twórcy Bóg nie umarł, nie zadali sobie nawet tego niewielkiego trudu. Nie pojawia się żadna kontra w dyskusji. Co więcej, każdy jeden ateista w filmie jest przedstawiony jako absolutnie okropny człowiek. Przedstawiciele innych religii ukazywani są jeszcze gorzej. Załóżmy więc, że ten film ogląda krytycznie myślące ateista lub innowierca. Myślicie, że da się przekonać tak wprost rzucanymi tezami, czy raczej uzna, że wciska mu się propagandę na siłę i jeszcze przyrównuje się go do okropnych ludzi? No ja obstawiam to drugie. Podbijmy ten problem do ekstremum za pomocą ćwiczenia myślowego. Załóżmy, że Watykan wykupuje większościowe udziały w każdej wytwórni filmowej świata. W związku z tym wszystkie produkcje muszą zacząć spełniać jego wytyczne. Najbardziej promowane są oczywiście filmy o Bogu i Religii w jedynej słusznej katolickiej wizji. Mogłyby powstawać produkcje na inne tematy, ale musiałyby spełniać pewne warunki. Żaden z filmów nie mógłby się obejść bez sceny modlitwy oraz komunii świętej. W tle powinny przewijać się krzyże oraz obrazki papieży i świętych. Minimum połowa aktorów w rolach głównych musiałaby czynnie należeć do kościoła. Weryfikowano by to oczywiście zaświadczeniem od proboszczy. W ekipach filmowych wprowadzano by nakaz zatrudniania minimum 30% okrzczonych osób. Na planie zawsze musiałby być obecny ksiądz. Sceny łóżkowe mogłyby się odbywać jedynie między mężem i żoną. W ogóle aktorzy też powinni być wtedy małżeństwem, bo przecież udział w takiej scenie byłby cudzołóstwem. Promowano by też prawidłowy ubiór. Spódnice musiałyby sięgać minimum 10 cm za kolano, z kolei długość dekoltu nie mogłaby przewyższać grubości dwóch palców od obojczyka. Obowiązkowo pojawiałby się też wątek nawrócenia oraz dosłowna krytyka ateisty, która akurat robi coś złego. Wyobraźcie sobie teraz, że te wytyczne są aplikowane do prawie wszystkich produkcji kinowych Netflixa, Amazona, HBO i Disneya. Weźcie też pod uwagę, że nie wszyscy twórcy są chrześcijanami. Przez zakaz Watykanu nie mogliby robić swoich filmów i seriali, jeżeli nie spełnialiby wytycznych. W związku z tym wypełnialiby je najbardziej po łebkach jak się tylko da. Byłaby to swoista checklista do spełnienia. Zabijam bohatera? No to niech się już pomodli przed śmiercią. Nie mogę znaleźć dobrych katolickich aktorów. Dobra, wezmę tych gorszych. Robię produkcję fantazy? Okej, okay, powiedzmy portret Jana Pawła II w tle. Może widzowie pomyślą, że to był jakiś ważny lurowo-kapłan. Tego typu absurdy moglibyśmy mnożyć. Gdybyśmy doszli do tak kuriozalnego poziomu ingerowania w sztukę, a byliby wściekli. Zaczęliby podnosić lament w sieci, że pierze im się mózg i na siłę wkłada wiarę do ich ukochanej franczyzy. Na YouTubie opublikowaliby nawet filmy o Wielkim Spisku Watykanu i jego wpływie na media. Chrześcijanie bagatelizowaliby ten problem, zbywaliby ateistów oraz wyzywali od płaczków i świrusów. No bo jeżeli ktoś się sprzeciwia takim standardom, to na pewno jest złym człowiekiem. W sytuacji, w której znana osobistość wyraziłaby niezadowolenie z przesadnej obecności religii w dziełach kultury, Watykan nałożyłby na nią ekskomunikę oraz klątwę. Zarazem chrześcijanie, którzy tak chętnie mówią o wzajemnym szacunku i miłości do bliźniego swego, zwyzywaliby takiego jako celebrytę z użyciem niecenzuralnych słów. Życzyliby mu rychłej śmierci oraz gnicia w piekle, a później bez oporów poszliby dumnie do komunii świętej jako pierwcy jedynej słusznej wiary. Oni są wszak tymi lepszymi, oświeconymi dobrymi ludźmi walczącymi o szczytną ideę. W takich warunkach panowałaby nieoficjalna cenzura. YouTube ucinałby zasięgi wyrażającym niezadowolenie ateistom. Reklamodawcy by się od nich odcinali, bo przyległaby do nich łatka wrogów w Watykanu. Konserwatywni politycy przyforsowaliby ustawę przewidującą karę więzienia za żarty o żółtej twarzy papieża Polaka. Czekaj, co? reżyser do mnie dzwoni. No, aha. Ale że jak to były takie plany? Aha, ciekawe. No dobra, łatwo krytykować, trudniej coś poprawić. Zastanówmy się nad alternatywą dla tego dość wątpliwego podejścia. Najprostsza z nich brzmi: jeżeli autor jest chrześcijaninem i chce przekazać swoje wartości, to powinien stworzyć po prostu dobre dzieło. Z takiego podejścia wychodził C.S. Lewis. Kiedy po raz pierwszy oglądałem ekranizację opowieści z Narni, Lew, Czarownica i Stara Szafa, to nie skojarzyłem, że film bardzo mocno opiera się na motywach biblijnych. No, co prawda miałem wtedy jakieś 7 lat. Zwróciłem na to uwagę dopiero w czwartej, piątej klasie podstawówki, kiedy omawialiśmy książkę na lekcjach polskiego. Opowieści z Narni przedstawiają motywy chrześcijańskie lepiej od Bóg Nie Umarł, ponieważ subtelnie do nich nawiązują. Zgrabnie wplatają je w historię dzieci w fantastycznym świecie. Zachowanie Edmunda, który sprzedał się wiedźmie za słodycze i zdradził rodzeństwo, odnosi się do Judasza oraz jego 30 srebrników. Nadejścia Aslana symbolizuje koniec zimy, która jest metaforą wpływu złej mocy Białej Czarownicy, czyli diabła, i stagnacji panującej w Narni. Jego powrót przywraca nadzieję, ciepło oraz odrodzenie życia w krainie. Oddaje też życie z Edmunda na kamiennym stole, co zgrabnie nawiązuje do poświęcenia się Jezusa na krzyżu. W finałowej bitwie powraca z tymi, którzy zostali zamienieni w kamień, co możemy skojarzyć z wizytą Zbawiciela w piekle. Pokonuje też Wiedźmę, gdy ta śmiertelnie zraniła Edmunda i wygrywa pojedynek z Piotrem. Czyżby to oznaczało, że nawet w najmroczniejszych chwilach należy wierzyć w Boga, bo może przynieść nam ratunek? Prawdopodobnie tak. Czy Jezuis musiał pisać o tym wprost niczym twórcy Bóg nie umarł? Absolutnie nie, bo by nie brał swoich czytelników z którym trzeba wszystko jednoznacznie tłumaczyć, a przypominam, że mówimy o książce dla dzieci. To jest ciut martwiące, że 74 lata temu jakiś pisarz pokładał w nie więcej wiary niż twórcy Bóg nie umarł we współczesnych dorosłych widzów. Nawet historie, które przedstawiają wprost znanych duchownych, potrafią być subtelniejsze i stworzone z większym wyczuciem. W 2019 roku Netflix wypuścił film Dwóch Papieży, przedstawiający rozmowy między Bergoglio i Ratzingerem, czyli papieżami Franciszkiem oraz Benedyktem XVI. Pewnie. Ma swoje problemy i zdecydowanie nie stara się być obiektywny. Natomiast w przeciwieństwie do Bóg nie umarł został przyjęty zdecydowanie pozytywnie. Patrząc na ocenę na IMDB zobaczymy, że najczęstsze oceny dwóch papieży to 7 i 8 na 10, a w przypadku Bóg nie umarł jest to 1 i 10 na 10. Dlaczego? Bo motyw religii jest tutaj dodatkiem. Z całą pewnością dwóch papieży wybiera swoich głównych bohaterów, ale nie przypycha w kamski sposób katolickiej propagandy. Poznajmy ich od ludzkiej strony. Widzimy Watykan od kuchni. Jakość wykonania stoi na wysokim poziomie, a przesłanie o Bogu jest podawane przy okazji. Na koniec wysunąłbym tezę dla autorów, którą sam bardzo chętnie sprawdzę. Jeżeli ktoś chciałby coś wyjaśnić lub skrytykować pewne zjawisko, to być może mówienie o tym wprost nie jest najlepszym pomysłem. Zamiast tego lepsze będzie użycie metafory lub krzywego zwierciadła. Na dzisiaj to by było na tyle w temacie problemów ideologicznych dzieł. Gdyby ktoś chciał wesprzeć kanał, to zachęcam do wpłat przez supi. Link jest w opisie, dziękuję za uwagę, ja nazywam się Jakub Lipowski i życzę udanego dnia.